Siemanka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Jesteśmy, jak widzicie, w Korei. Już wróciliśmy wczoraj, później wam opowiem, jak było, bo nagrałam też parę rzeczy właśnie z lotniska, żeby wam pokazać, jak to tam wyglądało. Staram się trochę poogarniać, jak widzicie, zmieniliśmy miejsce na kawę, ale to też poopowiadam wam już w innym vlogu, co tutaj się podziało, zadziało. I szukam po prostu dzbanka do kawy i nie mogę go znaleźć, więc znajdę go, zrobię kawę, zrobię mleko dla Eliasza i wtedy sobie chociaż na chwilę odpocznę. Znaczy, no nie spałam, no mam trochę jetlaga, ale mam nadzieję, że dzisiaj już mi się uda z nim uporać, więc po prostu będzie się razem ze mną przeżywać mojego jetlaga. Do tego Eliasz ma wolne z przedszkola, więc dlatego zapowiada się całkiem ciekawe na tego vloga, więc zaczynamy. Da pieniądze praktycznie dwukrotnie większe niż w przypadku drugiego. A drugi był dwukrotnie droższy od pierwszego. Ale to już... Tata! Nie ma tutaj, jest? Tata! Jest! Teraz sobie kurde, nigdy ma jedno. There is a... Tata! Jeden! There is some of sketchy. Ketchy! A, it's okay, because I don't know why your mom don't drink this... normal milk. A, normal milk, Myślałam, że dzisiaj będę miała troszkę więcej siły na nagrywanie, ale słowo mówiąc non-stop walczę z tym, żeby nie usnąć. Więc zastanawiam się, czy po prostu nie przyspieszyć filmu z nagrywania, co przywiozłam do Korei z Polski, a po prostu w następnym tygodniu zrobić tego takiego vloga pierwszego z pierwszego tygodnia, jakim jestem w Polsce. Ale nie wiem właśnie, po prostu walczę ze snem, jest strasznie gorąco, jeszcze mam Eliasza dzisiaj w domku, więc naprawdę, o, jeszcze cieplej się robi, widzicie? Dopiero co było na air conditioner 26, a teraz już 25, a teraz mamy 26. Wieje normalnie, ale po prostu jest strasznie gorąco w tym mieszkaniu, nie wiem. Mi się wydaje, że w tym ostatnim mieszkaniu mieliśmy troszkę lepiej. Dlatego jest totalny bałagan, więc powinnam zacząć trochę sprzątać, ale oczywiście musiałam jeszcze dodatkowo w prezencie dostać okres. Po prostu mam piękny dzień dzisiaj. Tyle do sprzątania, tyle do ogarniania, że naprawdę super. Cieszę się. Może zacznę właśnie od tego bałaganu, co jest tutaj. Mój mąż posprzątał wszystko, pięknie było posprzątane w mieszkaniu, ale przez to, że myśmy przyjechali zmęczeni, to po prostu wszystko pozostawialiśmy wszędzie. Dlatego możecie zauważyć, że jest niezły bałagan. Proszę, tak, to są nasze wszystkie rzeczy. Eliasz tu wariuje, jak widzicie, no więc jest pięknie. Dlatego myślę, że najpierw zacznę od przygotowywania tego stoiska na kawę, żebyśmy mieli właśnie spokój i nie musiałabym się przejmować chociaż tą jedną rzeczą, a potem zacznę rozpakowywać walizki. Mam nadzieję, że Eliasz mi na to pozwoli, a też myślę, że skoczymy na ten plac wewnętrzny, gdzie jest normalnie klimatyzacja tam, więc może tak zrobimy. W ogóle chciałam sobie dzisiaj wziąć moje witaminy. I słuchajcie, spleśniały mi w środku, są niedobre, okazało się, nie będziecie słyszeć cały ten, okazało się, że po prostu dostała się tam pleśń, chociaż były w szafce zamknięte, nie wiem czemu, nie wiem dlaczego. Dobra, zajmuję się robotą.
mój mąż zakupił za małe kapsułki, więc teraz zakupiliśmy takie coś właśnie, że można robić swoją własną kawę w takim Dolce Gusto. My mamy taki sprzęt na kawę, malutki, za 20 tysięcy kupiliśmy właśnie na Dangenie i chcę właśnie poprzemieniać tą kawę, żebym ją od razu tutaj. Już część zrobiłam, patrzcie, takie różne kolory mają i są idealnie w wielkości tego. Niedrogo wyszło, więc naprawdę super opcja. Dużo taniej wyjdzie niż byśmy mieli na przykład robić, kupować tylko te kapsułki na przykład ze Starbucksa. Bardzo popularne w Korei oczywiście, bo to Starbucksik. Bo mój mąż nie potrafi robić kawy w tym. Raczej no, dla niego to jest za bardzo upierdliwe w takim ekspresie do kawy. Woli właśnie na kapsułki, więc idealnie. Ogólnie jeszcze do tego zbiła mi się opakowanie do kawy, więc biorę to od makaronu, a później muszę pamiętać właśnie, jak pójdę do Daiso, żeby kupić takie słoiki, bo są bardzo fajne i ładnie wyglądają, tak żeby były wszystkie takie same, bo myślę, że chyba tutaj wtedy zmienię ten słoik na kawę także, tą kapsułkową, żeby to ładnie wszystko wyglądało, ale powoli. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Przy okazji pomyślałam sobie, że tutaj po drugiej stronie właśnie to mi wisiało, a ja tutaj bym mogła swoje szklaneczki poukładać, te, które najczęściej używam do kawy, ale najpierw na pewno trzeba to ładnie umyć, bo jest no brudne. Od kurzu już trochę tutaj sobie leży, a tak to będzie się przyda. To prawda, może to nie jest najładniejsza rzecz na świecie, no ale jak już wisi, to czemu by tego nie wykorzystać, nie? Zrobiłam nowy kącik kawowy. Może nie wygląda to jakoś tak fajnie i rewelacyjnie, ale myślę, że na początek może tak być. Zrobiłam ten, to jest w ogóle podstawka od monitora i wstawiłam właśnie tutaj, dzięki czemu mogłam ukryć kabel. Nie widać go z tej perspektywy. I za to poukładałam tutaj moje dodatkowe rzeczy, czyli właśnie opakowanie na kawy i herbaty, plus w kubeczku mam łyżeczki, słomki metalowe. No taka stacja, nic wielkiego, ale myślę, że na początek jak na razie będzie całkiem spoko wyglądać. Dajcie znać, jeżeli macie jakiś pomysł jeszcze, jakby to tutaj ułożyć i urozmaicić, to dajcie znać, ja z chęcią posłucham. Tutaj też mam kubeczki, o właśnie, nie pokazywałam wam, mam takie kubeczki, które najczęściej używam, ale nie wiem, czy chcę je mieć tutaj w taki sposób, zobaczymy. A reszta kubeczków i szklanek mam powyżej i wygląda to tak. Tutaj dużo lepiej wyglądają, dzięki czemu mam wszystko blisko w miarę. Może tutaj powkładam jeszcze herbaty różne, które mam gdzieś indziej, na samą górę. Tych, których tak często nie używam, a może tutaj taka by była szufladka
gdzie bym mogła wyciągać i na przykład miałabym poukładane różne herbaty, które częściej używam, co wy na to? Dajcie znać, co w ogóle myślicie. I co by tu można jeszcze zmienić? Może jakieś zdjęcie dać, tak trochę rozweselić to miejsce? No nie wiem. Czekam na wasze sugestie w komentarzach. Misiek, chodź idziemy. Wyjadamy zapasy. Mamy tygryski, pałeczki kukurydziane. Nadal smakują Eliaszowi, więc dlatego zabraliśmy. On tu się teraz bawi sam. Nikogo nie ma, przed chwilą sobie poszli. Ogólnie popełniłam super kafę, zamiast powiedzieć annyeonghaseyo, powiedziałam dzień dobry. Oczywiście się poprawiłam, ale z głupka musiałam z siebie oczywiście zrobić, bo jakby to by nie było. O, wzięłam w ogóle sobie książkę do czytania. Więc poczytam sobie, bo już jedną przeczytałam, tak szybko pochłonęłam. Niedługo będzie recenzja na moim kanale, więc zapraszam was do... Niedługo będzie recenzja na moim kanale, więc zapraszam do zasubskrybowania. Na pewno będzie dużo więcej takich filmików. Na pewno raz w miesiącu się znajdą takie recenzje, filmy właśnie, gdzie chciałabym wam opowiadać o książkach koreańskich albo azjatyckich autorów. Ale nad tymi azjatyckimi to się jeszcze popatrzę, bo jak na razie na pewno koreańskie chciałabym zacząć i w ogóle zastanawiam się, żeby sobie nie kupić pakietu na polskie książki za to w Legumi, bo koleżanka mi polecała, że jest bardzo zadowolona. I właśnie, żeby też zacząć polskie książki czytać, aby mieć język, bo zauważyłam, że w ogóle tak coraz gorzej z moim językiem, więc trzeba troszkę poćwiczyć, popracować. Zobaczymy. Dobra, jeszcze się tutaj trochę bawimy, bo do 18 mamy czas, żeby siedzieć tutaj właśnie na tym placu zabaw. Włączyli klimatyzację? Nie wiem właśnie. Wydaje mi się, że w ogóle to jest chłodniej niż u nas w mieszkaniu. No. Zobaczymy, bo dzisiaj mamy chyba 31 stopni, jak dobrze pamiętam. Umieramy.
jedziemy teraz na zakupy i jedziemy też zjeść. Pojedziemy na Jankoci, bo oczywiście zawitamy do Homeplus. Na takie większe zakupy zawsze jeździmy do Homeplus. Jest troszkę taniej niż IMART. Jest też dalej, dlatego zawsze jedziemy w weekendy, żeby albo jak mój mąż wróci z pracy, aby na spokojnie pojechać samochodem, bo raczej komunikacją miejską tak ciężko dojechać właśnie tam. Eliasz bardzo chciał zjeść Jankoci dzisiaj, więc zabieramy się właśnie za takie chińskie szaszłyki. No, jedziemy. Jankoci, kuki. Mięsko? Tak. No, widzicie. Eliasz bardzo dużo mówi ogólnie po polsku, od kiedy wróciliśmy z Polski. W Polsce też bardzo dużo ładnie zdania składał, więc naprawdę jak mu się polepszył język, to jestem aż pod wrażeniem. Mama jest dumna. Tak, właśnie kiwa główką, że się zgadza razem z mamą. Dobra, jedziemy. Teraz stoimy na światłach. Już. Say hello. You can make video about one summer time in Korea, how to survive. I made video like this. Yeah, to go. Idziemy teraz drogą takiego szybkiego ruchu przez połowę miasta Busan. I słuchajcie, w ogóle tutaj okoliczni mieszkańcy właśnie, którzy mieszkają dookoła tej ekspresówki, chcą likwidacji jej. Nie wiem jak później wtedy z korkami i ogólnie cała sytuacja. Dla nas no ta ulica to jest zbawienie. Strasznie szybko dzięki temu możemy się wszędzie dostać. Od początku do końca Busanu, więc trochę będzie szkoda. Zobaczymy jak się rozwinie ta sytuacja. Udało nam się kupić za 194 037, więc widzicie, nie jest tak źle. Sporo promocji było, na przykład awokado 1+1, więc kupiłam troszkę bardziej dojrzałe tutaj. Tu mam zielone, oczywiście promocja na smakowe piwa. Dla Eliasza zakupiliśmy takie też w promocji jogurciki. Chyba za 5000 trzy opakowania. Tutaj jogurt. Jogurt był całkiem drogi, bo on kosztował 4 prawie tysiące, ale jest za to bez cukru. Ten moim zdaniem jest najlepszy. Dla Eliasza też kupiliśmy jajeczka, 2 opakowania, bo była także promocja 1+1. Bulgogi dzisiaj na obiad będziemy robić. Pieczarki za 1790, więc też tanio. Słuchajcie, tak żeby dodatkowo, no to jeszcze oczywiście przeceniona feta. Troszkę drogo, bo zapłaciłam za 2500 tą maseczkę. Raczej nie maseczkę, tylko kupiłam tę maszynkę do golenia, ale potrzebowałam takie gumeczki. I gumki 4 były za 4000, więc fajna cena. A tym chciałam pochwalić, czyli maseczki. Jest to całkiem spore opakowanie. 20 maseczek za jakieś 8000, więc naprawdę tanio wyszło. No i takie zakupy. Musiałam w końcu oliwę kupić, dlatego też oliwa jest. Monina. I całkiem droga, bo 20000, moim zdaniem ona troszeczkę podrożała, bo była kiedyś tańsza. Ale mam też oliwę w sprayu. Specjalnie właśnie kupiłam po to, żeby nie
używać za dużo oleju. No i... A, i koszyczki były fajne, bo były też w promocji i one kosztowały po 1000 i będą do moich przypraw, właśnie do tej wielkiej szafy, której będę ogarniać, jak tylko rozpakuję moje rzeczy. Bo patrzcie, jaki burdel tu jest. No jest bałagan straszny. Po prostu powiem wam szczerze, że nie miałam kiedy sprzątać, a teraz jeszcze dużo przypraw przyszło z Polski, więc będę miała co układać. Teraz chłopaki jedzą lody, a ja zrobię sobie jeszcze kawę. Wiem, myślę, że nie powinnam, ale zaryzykuję. Mam nadzieję, że będę chciała dalej spać. Jest godzina 15:30, no takie ryzyk fizik, ale muszę zrobić ten film na mój kanał, więc liczę, że i tak zasnę. Dobra, ja wtedy robię sobie kawę, potem jeszcze usiądziemy i chciałabym wam opowiedzieć, jak w ogóle nam minął lot i jak sobie poradzić z jetlagiem po takim długim locie, kiedy jest zmiana czasu i po prostu wiemy, że nie chcielibyśmy za dużo stracić dnia właśnie na odchorowanie tego jetlaga, więc mam nadzieję, że takie takie fajne pomysły z mojej strony, raczej nie pomysły, ale taka rada, którą mi pomogło i może pomóc po prostu wam. Dobra, nie będę tego przedłużała, kawę robię. Dobra, w końcu mam chwilę czasu, przepraszam, jeżeli będzie trochę głośno, ale Eliasz jest w domu, on nie śpi, ale postaram szybko się nagrać tą część. Jak nam minął lot? Nam minął lot bardzo szybko, myślę. Naprawdę fajnie było i przyjemnie. Jedna z takich rad, jeżeli lecicie na dalekie loty, to jednak polecam usiąść z dala od okna. Jest to chyba najlepsza opcja, żeby nie przeciskać się przez kogoś, żeby nie przeszkadzać nikomu, a także jeżeli ktoś zaśnie, to żeby nie budzić. I myśmy siedzieli właśnie od korytarza, dzięki czemu mogliśmy sobie wstać, kiedy chcemy. Mogłam iść do toalety, kiedy chciałam. Do tego jeszcze Eliasz sobie na spokojnie oglądał swoją telewizję. Eliasz bardzo szybko zasnął. Ogólnie jak tylko wsiedliśmy do lotu z Warszawy do Seulu, to tak naprawdę Eliasz od razu zasnął na 2 godzinki około i później nie spał w ogóle. Dopiero zasnął w samochodzie, jak jechaliśmy z Incheon, z Seulu do Busan, więc jak widzicie, długo nie spał, ale szczerze dla niego to na dobrze także wyszło, bo sobie na spokojnie przysnął w samochodzie, na noc zasnął na spokojnie, także przespał całutką noc, z czego byliśmy zadowoleni. W samochodzie był cichutko, a najgorsza właśnie była podróż samochodem. Ile lecieliśmy? Lecieliśmy około 9 do 10 godzin. Mieliśmy lekkie opóźnienie z Warszawy, ale to było jakieś 20 minut, plus mieliśmy lot przyspieszony o jakieś 20 minut, czyli byliśmy szybciej nawet niż był przewidziany plan. Dziękuję właśnie całej załodze, naprawdę wszystko fajnie, sprawnie poszło, nie było dużo turbulencji. Jak wiecie, myśmy też lecieli z Gdańska o 8:45, jakieś 40 minut, wylądowaliśmy 2 godzinki, przemęczyliśmy się w Warszawie, ale na spokojnie, bo Eliasz fajnie się bawił tam na placu zabaw, poznał jakichś kolegów, więc było super, bardzo dużo obcokrajowców, ale dzieci potrafią się z wszystkimi dogadać. Ja się obudziłam około 5, więc także nie spałam dopiero w samolocie. Ale to też spałam bardzo krótko, nawet nie jakieś pół godziny, myślę, z tego wszystkiego wyszło. Co było do jedzenia? Słuchajcie, nic specjalnego, ja nie przepadam za jedzeniem z samolotów, staram się tak naprawdę też za dużo tam nie jeść, ponieważ obawiałam się bólu brzucha. Ja raz leciałam właśnie i siedzieliśmy przy oknie razem z Eliaszem i niestety to był najgorszy moment, kiedy bolał mnie bardzo mocno brzuch. Ktoś spał obok mnie i ja nawet nie mogłam się ruszyć, żeby rozchodzić ten ból brzucha. A nie chciałam nikomu przeszkadzać za bardzo właśnie w śnie. Więc
kolejny powód, czemu lepiej siedzieć właśnie z brzegu. Można sobie rozprostować nogi i jak coś nas boli, to nie ma problemu z tym. Właśnie, co mieliśmy do jedzenia, to my jedliśmy kurczaka. Eliasz dostał dziecięcy zestaw, całkiem sporo tam było do jedzenia, ale Eliasz nie jest fanem także samolotowego jedzenia i tak naprawdę za dużo nie zjadł, chyba jakąś kanapkę. Także babcia przygotowała mu kanapeczki na drogę, więc tak naprawdę jadł babci kanapki. Został wielkim fanem po Polsce kanapek, więc bez kanapki już nie ma opcji funkcjonowania gdziekolwiek rano wstaje. Kanapka, kanapka! Więc widzicie, jakieś rzeczy przyszły z Polski na Eliasza i stał się troszkę więcej Polakiem niż na przykład wcześniej. I to kurczak był, była jakaś sałatka, zawsze jest jakaś kanapka do posmarowania, były kabanosy, czyli ostatniego kabanosa miałam okazję zjeść, do tego szyneczka taka klasyczna polska, masło, to zawsze mi bardzo smakowało, do tego owoce, niestety kurczak był z panierką, taki a la kurczak tonkasy, panierowany, a la schabowy i dlatego po podgrzaniu po prostu to było gumowate, do tego jeszcze ta panierka była taka mokra, więc ani nie chrupka, ani nic, więc nie wiem czemu oni w ogóle takie jedzenie dają. Drugie, z tego co widziałam, to była taka koreańska wieprzowina smażona na ostro, więc nie dla wszystkich jedzenie. Dobra, a jak powrót do domu, czyli tutaj do mieszkania, był chyba najgorszy z tego wszystkiego, ponieważ było strasznie gorąco na dworze, mieliśmy tylko jedną przerwę, do tego mój mąż niestety spóźnił się trochę na nasz przylot i musieliśmy na niego czekać około 40 do godziny. Jest to spowodowane, ja nie jestem na mojego męża zła, ja go rozumiem, po prostu się nie dziwię wręcz czemu, ponieważ jechał w nocy po nas i niestety był na tyle śpiący, że musiał przysnąć. Dzień wcześniej był na pogrzebie taty swojego współpracownika, więc nie spał także za dużo, żeby nie spowodować wypadku, musiał się zatrzymać i na chwilę chociaż przysnąć. My poprzyliśmy z Eliaszem po kawę i... No już widzieli! Idź! Pusek! Mama ci za chwilę zrobi kanapki, więc idź. Dżem, chleb? Tak, z dżemem. Dobrze, mama ci zrobi z dżemem. Dżemem? Tak, z dżemem ci zrobię. Jeżeli chodzi o samo lotnisko, to jest naprawdę prosto. Zrobiłam parę ująć. Przechodzimy tak naprawdę korytarzem długim, patrzymy na departures, jest wszystko po angielsku tak naprawdę, idziemy do punktu, gdzie musimy wypisać karteczki, takie żółte znajdę i Wam je pokażę tutaj, jak tutaj wygląda to i opiszę, żebyście mieli po prostu po polsku i z tymi karteczkami idziecie do Straży Granicznej, dajecie razem z paszportami, po prawej jest dla Koreańczyków, a po lewej dla turystów i osób, które nie są osobami zamieszkałymi w Korei. Po całym tym Straży Granicznej, jak to w Polsce i w Korei i pewnie wszędzie na świecie, raczej nie będą się do Was uśmiechać. Musicie pokazać twarz, dzieci wchodzą z Wami, pamiętajcie też o tym, żeby dziecko też także pokazało swoją twarz. Wychodzicie i kierujecie się po odbiór bagażu. Jest to naprawdę proste i szybkie. Czekacie. Wszystko jest opisane z Warszawy do Seulu, jaki lot, jaki numer, więc u góry musicie tylko spojrzeć, w które miejsce powinniście się udać. Pamiętajcie, że jeżeli zgubią Wasze bagaże, to musicie mieć te takie małe karteczki informacji. To jest numer Waszego bagażu. Jeżeli go zgubicie, to wtedy będzie Wam trudniej odebrać Wasz bagaż, więc lepiej schowajcie na przykład w jakieś dokumenty, że jeżeli zgubią Wam bagaż, to idziecie wtedy do specjalnego miejsca. Tam jest taka informacja i wtedy robicie baggage claim.
po tym wszystkim wychodzicie z samego lotniska i tak naprawdę po prawej stronie od razu macie stoiska na przykład z telekomunikacją, z doładowywaniem waszych biletów, jeżeli chodzi o metro, czyli transportation card. Naprawdę całe informacje. Są też kantory, ale oczywiście jak wam wcześniej polecam, nie używajcie tych kantorów, jeżeli chcecie wymienić pełną gotówkę, całą, którą przywieźliście, i najlepiej wybierzcie się na mieście, żeby wymienić tą gotówkę, ponieważ tutaj jest bardzo drogo. Potem możecie się kierować znakami na samej ziemi, na podłodze, jak i u góry, raczej gdzie możecie iść, jeżeli chodzi o komunikację, czyli o metro, oraz jeżeli chcecie iść na autobus, bo możecie wybrać dwie opcje, jest metro właśnie, ale także jest możliwość autobusów, shuttle bus, i sprawdźcie, który po prostu lepiej wam wychodzi. Na najwyżej wklikniecie miejsce, do którego chcecie podążać, to tam powinno pokazać, jak się wybrać. Dobra, i my tak naprawdę z samego lotniska, po tym jak poczekaliśmy na naszego męża, który nas odebrał, wybraliśmy się do parkingu i musieliśmy niestety jechać do Seulu. To była chyba najgorsza część naszej podróży, ponieważ sama podróż do Seulu była nie taka zła, to na przykład już wyjazd zajął nam naprawdę sporo czasu. I tak jak wyjechaliśmy o 10 z lotniska około, to dopiero o 5, czyli o 17 byliśmy w naszym domu. Spodziewaliśmy się jakichś 4 godzin, 5 podróży, wyszło 7. To dlatego, że lecąc do Polski, mój mąż zostawił bagaż w pociągu. Tak, zostawił swój bagaż, swoją walizkę w pociągu i walizka pojechała niestety do Seulu. Tam ją odebrali i policja, zostało to przekazane do policji. Czekała około 2-3 tygodni na nas. Nie, czekajcie, miesiąc czekała, aż my wrócimy, żeby mój mąż pojechał po nas. Wtedy myśmy pojechali po tą walizkę. Tak, niestety wyszło. Bardzo trochę zła byłam na mojego męża, no ale niestety to była siła wyższa, musieliśmy ją odebrać, tam także były dokumenty. Ja niestety chciałam pojechać pociągiem, bo wiedziałam, że to będzie jakieś 3,5 godziny, a niestety nie udało nam się. I na sam koniec oczywiście o tym, jak przetrwałam jetlag, i tu jest moja jedna z takich rad, to jeżeli nie potraficie spać w samolocie, to lepiej w ogóle nie śpicie. Ogólnie macie tam pokazaną całą tą serię, jak dzień i noc przepływa u was w samolocie, to najlepiej w tych godzinach, kiedy jest zgaszona światło w samolocie, to wtedy śpicie. Jeżeli nie potraficie spać w samolocie, jak ja ledwo tam spałam, czyli spałam po jakąś godzinkę, dwie godzinki, to najlepiej w ogóle nie śpijcie już od samego rana do samego wieczoru w Seulu. Trzeba to jakoś przetrwać. I tak jak ja starałam się nie zasnąć ani w samolocie, chyba przespałam tylko godzinkę, może półtora godzinki, starałam się nie zasnąć, to tak naprawdę całą drogę, cały dzień nie spałam. Żałuję tylko troszkę, że poszłam spać o 21, bo jakbym pewnie poszła o 22 albo o 23, to pewnie i tą pierwszą całą noc bym przespała, rano bym się obudziła i już nie miałabym jetlaga, ale przez to, że poszłam spać o 21, to około 3-4 się obudziłam, przez jakieś godzinkę nie mogłam zasnąć, ale potem na spokojnie, jak zasnęłam, to tak spałam do tej 7, bo Eliasz mnie obudził, 7-8 i już następną noc na spokojnie całą przespałam. Więc jak widzicie, najlepiej nie spać, jeżeli dacie radę, bo później po prostu prześpicie całą noc i jet lag tak naprawdę nie będzie wam w żaden sposób przeszkadzał w całej podróży. Mój mąż niestety zasnął, przysnął,
spał bardzo długo do tego, przez to cały tydzień miał jet laga, budził się bardzo wcześnie, rano nie mógł zasnąć, więc tu jest rada ode mnie, żeby Wam ten jet lag dobrze przeszedł. I dziękuję Wam bardzo za ten film, oczywiście za oglądanie, za Wasze komentarze, za subskrypcje, za polajkowania. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnym materiale i do usłyszenia. Bye!